Witam ponownie. Jesteśmy przy, oczywiście na ścieżce Heubergów, przy pomniku przyrody. To jest Cis Bolko. Tam, tutaj w oddaleniu, zaraz pójdziemy zobaczyć, to są pamiątki po II wojnie światowej. Czyli to nie wiem, to jest jakiś może bunkier albo coś. Nie będziemy się zagłębiać do wnętrza, bo on zapewne jest zasypany. I tak to wygląda. Śmieci pełno i nic więcej. Dom widać jest na wspornikach. Są wsporniki metalowe, nierdzewne. Znaczy nie dąb, tylko cis. Ten cis. No i teraz sobie dalej idziemy. Zaraz będę wiedział, gdzie będziemy szli. Bo tu jest, są tabliczki kierunkowe. I tak. Tam jest zamek cisy. To? Tak, najniższa ta strzałka biała. Musisz z drugiej strony od prawa zobaczyć, to zobaczyć, że jest na zamek. Tak, zamek książki palmiarnie, godzina 15 minut. Na palmiarnię nie będziemy szli. Tylko na zamek. Tędy idziemy. I tu jest szlak czerwony. Tutaj, o, dokładnie. Tak będziemy szli sobie. O, to idziemy właśnie. Co chciałem pokazać też tablicy, że to jest rezerwat przyrody. Przełomy pod Książem koło Wałbrzychu. No, regulaminu nie będę czytał. Jest jakiś strumyczek fajny górski, można by było sobie nogi pomoczyć. Tam są jakieś domki. Tam znaczy jakieś domki w oddali są, ale nie wiem, to są prywatne chyba raczej. No i tu idziemy na czerwono-zielonym szlakiem już do zamku. Szkoda, że tej groty żeśmy nie zaliczyli. Ale mówi się trudno. Następną razą to zrobimy, żółtym szlakiem pójdziemy. Dobra, teraz już rozłączam się, bo trzeba jakieś siekikami podeprzeć jest pod górę.